JC Lady. Witajcie, tu Joanna, JC Lady. Dziś jest pierwszy film z serii Toksyczne związki. Temat tego odcinka, dlaczego mówić o toksycznych związkach, dlaczego pisać o toksycznych związkach. Moim celem jest połączyć historie związane ze współzależnieniem kobiecym i zaburzeniem osobowości z elementami wizji psychologicznej i filozoficznej, ponieważ nigdy nie czytałam książki, która podjęłaby temat alkoholizmu i współzależnienia szeroko, jako problem duchowy, taki psychoterapeutyczno-duchowy. Więc chodzi o szukanie źródeł i przyczyn. A jeśli nie wiecie, o czym mówię i kim jestem, zapraszam na stronę joannacholuj.pl albo na stronę polsko-francuską jcalternativeedu.com. Tam znajdziecie książkę, o której mówię. Zapoznajcie się z całą serią. Tam też można zamówić analizę ezoteryczną dla siebie. Używam wedyjskiej astrologii, tarota i słowiańskiej mitologii. Możecie też sprawdzić, kiedy są moje najbliższe warsztaty. I koniecznie prześledźcie rozwój całego projektu JC Lady Alternative Education, alternatywna edukacja, stara wiedza, i subskrybujcie mój kanał. Proszę, szerzmy wiedzę. Ok, wejściowe pytanie. Po co pisać o toksycznych związkach? Ja osobiście piszę dlatego i mówię dlatego, że po prostu nie da się już dłużej nie mówić i nie pisać. I uważam, że osoby, których to dotyczy bezpośrednio, a nawet pośrednio, powinny mówić i pisać, bo to jest część procesu terapeutycznego. Mój proces terapeutyczny przebiegał w dwóch etapach. Miałam początkowo bardzo dużą potrzebę pisania. Pisałam takie różowe opowiadania. Zamiatałam pod dywan pewne rzeczy i opisywałam dzieciństwo w sposób taki wyidealizowany. A potem zaczęłam pisać dziennik i bloga, tajnego bloga. I one pokazywały tylko bardzo czarne strony moich toksycznych związków i mojego dzieciństwa. I teraz chcę mówić i pisać tak, żeby był pewien złoty środek, żeby pokazać, jak jest, jak wygląda dusza i ciało osoby w toksycznym związku i takiej, która przeszła traumy dzieciństwa. Wiecie, o związkach toksycznych trzeba mówić i pisać, dlatego że po prostu jest deficyt, jest niedobór tego typu tematów. Są książki terapeutyczne, na przykład Pee Melody, jest kilka obrazów filmowych, ale tak naprawdę współzależnienie dla mnie to jest tylko film Czekolada z Juliette Binoche. Natomiast większość filmów o alkoholizmie pokazuje taką bardzo fizjologiczną stronę choroby, fizjologiczny upadek człowieka i nie pokazuje tak naprawdę nic sensownego o jego duszy, ani też o współzależnieniu partnerki. W świecie, a szczególnie w Polsce, która ma bardzo duży problem z zaburzeniami osobowości i alkoholizmem, na pewno nie ma masy krytycznej, jeżeli chodzi o wiedzę o zaburzeniach i współzależnieniach. I jest bardzo dużo stereotypów. Tak więc ja chcę, żeby moje mówienie i pisanie o toksycznych związkach było pomocą dla innych osób. Ja wyszłam na prostą i wiem, że można to zrobić. Wiele osób wyszło na prostą, ale zwykle one o swoim procesie nie mówią. Trzeba większej ilości ludzi, którzy mówiliby, co to za choroba i co to za zaburzenie, co to za choroba alkoholizm i co to za zaburzenie współzależnienie. I jak to zrobić, żeby wyjść i na czym to polega. Zwłaszcza współzależnienie jest takim niezgłębionym, niezrozumianym tematem. Chodzi mi więc o zachęcenie do akcji, do działania. Nawet pójście na terapię i przeczytanie książki, może przeczytanie książki i pójście na terapię jest już jakimś działaniem. Trzeba zrobić ten jeden krok. Ale za nim powinny pójść kolejne. I wy, którzy coś zrobiliście,
albo którzy coś zrobicie, zaczniecie o tym mówić i pisać, wychodzić z cienia, wtedy będziemy mieć masę krytyczną, wtedy dojdziemy do tego. Drugi człowiek to jest takie lustro. Akcja, reakcja. Działamy w parach. Trzeba zrozumieć, że alkoholik i współuzależniona muszą podjąć inicjatywę zmiany siebie. To nie jest tak, że wzajemnie siebie, tylko siebie samego. I jest to możliwe. Ja to zrobiłam i znam bardzo wiele osób, które to zrobiły, ale na pewno to nie jest łatwe. Ja też przeszłam z punktu A do punktu B. Punkt A, trauma, współuzależnienie, do punktu B, do terapii, a potem znowu cofnęłam się do A, potem znowu do B i teraz jestem w punkcie C i zaczynam życie na nowo po związkach toksycznych z inną świadomością. Dużo czasu minęło. Minęło kilkanaście lat. Ale chodzi o to, żeby dobrze zrozumieć siebie, żeby nie było nawrotu od A do B, od B do A. Tak? Takiego bujania się pomiędzy tym. Nie chodzi o to, żeby tak się wahać pomiędzy A i B, bo celem tak naprawdę jest przejście do C. I celem jest uzdrowienie. Rzeczywiste odcięcie się od tamtego etapu, a nie takie prowizoryczne. Nie chodzi tylko o rozwód, o niekontaktowanie się z rodzicami. Chodzi o rzeczywistą metamorfozę siebie i odbudowanie siebie na nowo. Chodzi o stworzenie nowej tożsamości, ponieważ zaburzenie tożsamości oznacza, że źle tożsamość się zbudowała. Trzeba tę tożsamość od początku zbudować. I to jest długa droga. U mnie połowa życia do 40 roku życia to było A i B, A i B. A teraz zaczynam C. Mam 46 lat i teraz widzę to optymistycznie. I moja książka o tym opowiada, a tutaj na tej playliście będę Wam przedstawiać to w skrócie. I zapraszam. To jest wiedza dla wszystkich. Twórzmy masę krytyczną i bądźmy wolni zawsze. Pozdrawiam.